Proszę Państwa, dzisiaj kolejny, chyba szósty już odcinek spotkania z Tadem Witkowiczem, przedsiębiorcą amerykańskim polskiego pochodzenia, który pierwszym Polakiem, który umieścił na Nasdaq, na giełdzie Nasdaq dwie swoje firmy technologiczne. Trzeciej nie zdążył, bo ją sprzedał wcześniej. Chcielibyśmy, korzystając z doświadczeń Tada, no, przygotować się, i stąd cykl ten, który Państwu oferujemy, to jest budowanie biznesu. Może wielu z nas w tych warunkach kryzysowych będzie zmuszonych budować swój własny biznes i chcielibyśmy, żeby te spotkania, żeby te wywiady były pomocne. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, jak wygląda rynek na rynku amerykańskim, jak wygląda współpraca między właścicielem, pomysłodawcą, fundatorem firmy, a inwestorami, czy ludźmi, którzy wchodzą jako udziałowcy do tej firmy. No więc mam takie pytanie. Opowiadałeś mi przy okazji książki, też polecam Państwu książkę Od nędzy do pieniędzy Tada Witkowicza. To jest biografia biznesowa, niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca, zaskakująca i pouczająca. Także jakbyście sobie Państwo przeczytali, to jakbyście rok na Harvardzie, albo może nawet więcej niż rok na Harvardzie, może 100 lat na Harvardzie mieli. Więc pierwsze pytanie moje jest takie. Opowiadałeś mi, że kiedy tworzyłeś swoje firmy, to z braku kapitału zatrudniałeś czy brałeś do współpracy ludzi, którzy w zamian za obietnicę udziałów w firmie pracowali. I to jest dla mnie, czy powiedzmy dla przeciętnego Polaka, trochę takie zaskakujące, że byli tacy, którzy się godzili pracować za darmo. Opowiedz o tym. Wiesz, modelu. To jest typowe w Stanach. Z reguły jest jeden, dwóch czy trzech założycieli firmy, dobierają też swój team inżynierów, sprzedawców i tak dalej. No i wiesz, nie zawsze pracują ci ludzie za darmo, bo po pierwsze, jak się zakłada firmę, to jest zawsze za mało kapitału, nikt nie ma jego za dużo. Jest ciągle bardzo trudno pozyskać kapitał na samym początku, bo firmy nikt nie zna, nie ma żadnych osiągów jeszcze, nie wiadomo, czy z tego coś będzie, nie będzie, inwestorzy wahają, wątpią, nie dają pieniędzy, a jak dają, to mało, i więc pieniędzy zawsze brak, no ale a siła robocza jest potrzebna, więc firmy to rozwiązują właśnie w taki sposób, że zatrudniają ludzi albo za pół pensji, albo jakieś obniżone pensje. Ja akurat udało mi się w pierwszej firmie zatrudnić trzech inżynierów przez rok czasu za zero pensji. No, mieliśmy $0 do inwestowania, więc mówiłem im, że jeśli nam się uda, to oni będą mieli udział w tej firmie. I jeśli nam to się uda, no to te udziały będą warte dużo więcej niż pensja. No i oni się zgodzili. I to tak zwane, to się nazywa stock option, opcje. Tutaj u nas jest to dość popularne. Właściwie inwestorzy, poważni inwestorzy, oczekują od założyciela firmy, że przeznaczy 20% udziałów dla pracowników. To jest standardowe oczekiwanie inwestora, bo każdy inwestor wie, że założyciel firmy nie zbuduje sam, musi mieć odpowiedni team, no i ci ludzie muszą być wynagradzani dobrze, jeśli mają te pieniądze, ale w dodatku też muszą być zmotywowani tym samym, co założyciel firmy, co inwestorzy. Zmotywowani tym, żeby te udziały były warte dużo pieniędzy w przyszłości. I na przykład to się robi w ten sposób, że na przykład ktoś dostaje opcję do kupienia udziałów, na przykład za 1 centa po udziale dzisiaj, dostaje na przykład 10 tysięcy tych udziałów. I jest okres czasu, że on nabywa prawa do tych udziałów, że nie dostaje tak od razu od pierwszego dnia, bo może jutro sobie odejść i będzie miał 10 tysięcy za darmo, więc musi na przykład przepracować tam 4 lata na przykład
i co roku 20%, 25% tych udziałów ma nabiera do nich prawa. No i jeśli firma kiedyś będzie sprzedana, na przykład udziały będą sprzedawane po $100 na przykład, no to on kupi je po jednym cencie, a sprzeda za $100, czyli zarobi bardzo dużo. No i to jest właśnie głównym takim magnesem dla młodych ludzi, żeby właśnie przyłączyć do startupów. I każdy, nie każdy, bardzo dużo ludzi szuka właśnie takich okazji, gdzie jest startup, gdzie ma, że wygląda to bardzo ciekawie, no i na tym można zarobić. I z tego powstają właśnie amerykańscy milionerzy. Tylko z tego. Zakładając firmy, brając udział w firmie. Na przykład ja stworzyłem chyba około 20 milionerów, multimilionerów, ludzi, którzy pracowali albo za darmo na samym początku, a później pracowali już za pensję, ale troszkę bardziej zniżoną, bo myśmy nie mieli kapitału, jak mówię, zawsze jego brak. Więc tam przynajmniej 20 zostało multimilionerami, nie wiem, chyba z 50 tam po pół miliona dostali, czyli to im się opłaciło. No i dla nas też, dla mnie i dla inwestorów też się opłaciło, bo mieliśmy grupę zmotywowanych, bardzo zmotywowanych ludzi, którzy pracowali dla firmy tak, jakby pracowali dla siebie. I to jest bardzo ważne w takim startupie, bo startup to jest ciężki kawałek chleba i duże ryzyko. I więc trzeba, żeby ci ludzie byli zmotywowani i pracowali te nadgodziny czy weekendy, jeśli trzeba, po to właśnie, jakby to była ich własna firma. I to jest standard w Stanach. Nie ma startupów, gdzie tego nie ma. Tak mi się, ja bym powiedział, że nigdy takiego startupu nie spotkałem, gdzie takiego rozwiązania się nie stosuje. A jak wyglądała umowa? Ty im tylko obiecałeś, ty im tylko przedstawiłeś plan i oni się sami odważyli, czy miałeś jakąś umowę z nimi spisaną? To są standardowe umowy. Ja nawet praktykowałem to w Polsce. Przerobiliśmy amerykańską umowę na warunki polskie. To dawno było, bo w Polsce też mieliśmy inżynierów. Jak moje dwie ostatnie firmy miały duże grupy inżynierów. Tam w jednej to 180, później w drugiej było 70, ponad 70. I wszyscy mieli, nie wiem czy 100% wszystkich, ale powiedziałbym, że prawie wszyscy mieli udziały, właśnie te opcje do nabycia udziałów po zaniżonej cenie i była umowa, która opisuje, na jakich zasadach to działa. Ten vesting, czyli te zdobywanie prawa do nabycia, ten czteroletni okres czasu. No i tam jeszcze inne warunki, które trzeba spełnić na jak długo to prawo jest, bo na przykład ktoś nabędzie te udziały wszystkie w ciągu 4 lat, ale firma jest dalej jeszcze mała i nie można nic z tych udziałów sprzedać, bo ich nie chce jeszcze kupić. Więc mają prawo, to typowo jest 10 lat. Przez 10 lat mogą je trzymać, aż firma kiedyś tam w ciągu tych następnych 10 lat może być sprzedana, czy wyjdzie na giełdę i wtedy można spieniężyć te swoje udziały. Czyli absolutnie jest umowa. Ta umowa jest zachwalona przez Radę Nadzorczą, że to jest wszystko formalnie. Nie ma tam, wiesz, no, na język, tam na. No, formalnie to jest spisane, także każdy ma do tego prawo. Nie na gębę, że tak powiem. Nie na gębę, tak. No i jeśli by firma się nie wywiązywała z swoich obowiązków, no to taki pracownik może wziąć ją do sądu, pozwać do sądu i sąd zobaczy, jaka to jest umowa i wyda wyrok odpowiedni. No widzisz, w Polsce jest taki problem, że ludzie się umawiają i nawet ci inwestorzy dają pieniądze, swoje, jakby swoje udziały, powiedzmy tam, nie wiem, 4 wspólników zakłada firmę, jeden daje 30%, pozostali dają po tam 15, 25%, no i potem są konflikty, bo najczęściej konflikt jest taki, że ci, którzy zaprosili inwestorów, inwestorzy dali pieniądze, jak w momencie osiągnięcia sukcesu, to traktują tych inwestorów jako pożyczkodawców. To jest taki moment i mówią, jak ci się nie podoba, to ci mogę oddać pieniądze, prawda? A ty zainwestowałeś swoją pracę, swój czas, swoje pieniądze,
zainwestowałeś, zaryzykowałeś. To nie była pożyczka, prawda? Jak te sprawy? Czy coś takiego w Ameryce jest? Więc są różne metody, ale z reguły, jeśli ktoś inwestuje, no to jest podpisywana umowa. I warunki tej inwestycji są jasno określone, że nie ma później cofania się, że no ja tego nie powiedziałem, tego nie obiecałem. Jest wszystko na czarno na białym, że na przykład dzisiaj bardzo modne są takie pożyczki, tak zwana convertible, ja nie wiem jak to się mówi w polsku, convertible note, że pożycza pieniądze. Przekształcalne czy coś, że można... na udziały, tak. Więc tak. Na przykład ja pożyczam na przykład 50 tysięcy dolarów dla firmy i firma mówi tak, że jeśli zdobędzie pieniądze od dużych inwestorów venture capital, na przykład to już wtedy te pieniądze muszą mieć kilka milionów lub więcej, to ja mogę przekształcić tą swoją pożyczkę na udziały w firmie, tak samo jak te udziały, które kupuje na przykład firma venture capital, ale ponieważ ja ryzykuję na samym początku, to mam obniżkę, czyli taniej kupuję te udziały, tak? Dokładnie, tak, po zaniżonej cenie i to jest z góry ustalone i to jest dzisiaj standardowe rozwiązanie według mnie. Ja też widzę to w Polsce już praktykowane, właśnie widziałem parę startupów w Polsce, którzy właśnie też w podobny sposób sfinansowali początkowe działanie firmy. Także raczej, wiesz, firma, młoda firma nigdy nie ma pieniędzy, żeby te pożyczki oddać. To jeśli ktoś obiecuje na przykład, że ci oddam, to ja w to nie wierzę, bo to jest prawie nigdy niemożliwe, bo jak mówiłem na samym początku, w małych firmach zawsze jest brak kapitału. Także nie ma pieniędzy, żeby tego pożyczkodawcę spłacić, dlatego to jest taka pożyczka, która... pozwoli przekształcić te pieniądze na udziały później po zaniżonej cenie i to jest jedyny sposób. Ja uważam, że inwestorzy amerykańscy przynajmniej i chyba w Polsce też nie oczekują, że firma spłaci pożyczkę. No, gdyby to jakiś był biznes, który już istnieje przez x lat i już ma jakąś historię przychodów, zysków, to można wyliczyć, czy ta firma jest wypłacalna, czy ona spłaci pożyczkę, czy nie. Ale od tego to są banki, to już bank w to wchodzi. Inwestorzy raczej w takie rzeczy nie wchodzą. Inwestorzy, którzy inwestują w startupy, raczej wchodzą na takiej zasadzie, jak mówiłem, że oni właściwie kupują udziały nie bezpośrednio od razu, ale później. Czyli ta pożyczka, o której mówisz, ta convertible czy przekształcalna, to działa trochę tak, że na początku kupujesz obligacje i te obligacje, czyli pożyczasz, nie? A te obligacje możesz potem przekształcić w udziały, tak? Dokładnie, dokładnie, tak. No to ma jakiś sens. Natomiast u nas jest taki problem, pewnie się o tym z tym zorientowałeś, że wchodzi kilku wspólników i wszyscy z sercem i z pieniędzmi, z pracą, z doświadczeniem wchodzą do biznesu, tylko to są różne udziały, różne specjalności. Jeden się zajmuje sprzedażą, drugi jest ten dostarczycielem koncepcji, trzeci jeszcze coś tam robi. I po jakimś czasie zaczynają się niesnaski, zaczynają się kłótnie, bo ten więcej robi, ten tamten mniej robi. Jak to opisać, jak to zapisać, żeby nie było tego, co na przykład ja doświadczyłem nie tak dawno, że nagle po latach, kiedy cały czas w firmie było źle i nie było żadnych zysków, przynajmniej na dywidendę, znalazłem w koszu mojego wspólnika kilkaset tysięcy złotych. Odkryłem przez przypadek, nie szukając nawet. Jak się przed takimi zjawiskami bronić? Bo wiadomo, że na początku nikt tego nie robi celowo, ale po jakimś czasie zaczynają się te kwasy, że on więcej, że ty mniej, że on lepiej. Jak to rozwiązać? Wiesz, to jest normalna sprawa prawie w każdej firmie.
taka książka, profesor z Harvardu przeanalizował 10 tysięcy startupów, które upadły. I napisał książkę Founder's Dilemma, czyli wyzwanie założyciela firmy. I wyliczył, że 2/3 firm upada z tych 10 tysięcy. Upadło dlatego, że były konflikty z założycielami, między założycielami firmy. I te konflikty są nawet wtedy, kiedy te firmy są bardzo, mają duże sukcesy. Patrz, Microsoft był, Gates i Allen i oni się rozeszli, Steve Jobs i Wozniak też się rozeszli. Sergey Brin i Larry Page, założyciele Google'a, niby na papierze byli partnerami, ale od wielu lat ze sobą nie rozmawiają. Zuckerberg miał partnerów i ich wyrzucił. Czyli nawet te firmy, gdzie są wielkie sukcesy, mają konflikty, powstają, bo to jest natura ludzka. Wiesz, na początku każdy jest zmotywowany, każdy jest napalony, ale ten zapał, i to nie każdemu to wystarcza. Bo startup to nie jest sprint, nie zarobisz, nie będziesz milionerem za rok, to jest maraton. Trzeba przecierpieć kilka dobrych lat, żeby w ogóle z tego coś wyszło. No i ludzie się zniechęcają, tak? Zniechęcają. Niecierpliwią. Inni patrzą, mówią, kurczę, ja tutaj pracuję, a ty nie pracujesz, ty się nie starasz, nie przychodzisz, wychodzisz wcześniej. Znowu inny mówi, że wiesz, mam dziewczynę, czy mam żonę, żona mówi albo firma, albo ja, no i wtedy chłopak, czy kobieta ma problem, no jak to pogodzić, to jest całkiem normalne, że ludzie sami nie są sami, ci założyciele, mają rodziny i rodziny też mają pewne wymogi. I to wszystko się kumuluje, no i powstają konflikty. To jest całkiem normalne i to jest numer jeden według firmy TechCrunch, która ma bazę danych wszystkich startupów high technology, nie wiem, tam ponad 100 tysięcy tych firm z całego świata. To jest powód numer jeden rozpadu firm. To jest jeden, dlaczego firmy upadają. To jest numer jeden, że się wspólnicy nie dogadywują. Ja to przeżyłem w swojej pierwszej firmie. Później już byłem dużo mądrzejszy, więc to już inaczej się do tego zabierałem. Więc teraz pytanie, jak temu zapobiec? Po pierwsze, trzeba właśnie mieć ten vesting. Jeśli ty i ja zakładamy firmę, i ty masz 50% udziałów, ja mam 50% udziałów, to ani ty, ani ja nie dostajemy je tak od razu, te 50%. Także jutro ja mogę sobie odejść, a ty będziesz siedział i budował firmę, ja sobie będę robił coś innego, ale mam 50% udziałów. To nie byłoby fair. Czyli znowu mamy ten vesting, tam 4 czy 5-letni, że ja muszę przepracować 5 lat, żeby te 50% mieć, a jeśli tylko przepracuję rok, no to ja będę tylko miał 1/5 tego, czyli 10% udziałów, czyli to w ten sposób się rozwiązuje, żeby to było sprawiedliwe, w miarę sprawiedliwie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że wiesz, zakładanie firmy, jak mówiłem, to jest tak jak małżeństwo. Na początku jest miłość, ale później życie wchodzi, się pojawia, no i w życiu jest różnie. Więc trzeba być na to przygotowanym. I ja uważam, że jeśli ktoś mnie oszukał, a było tak, no to była moja wina. To było według mnie moje lenistwo, może niedopatrzenie, naiwno. Byłem naiwny, byłem młody wtedy pierwszy raz. Nie wiedziałem, że tak ludzie mogą działać. Ale już w następnej firmie już byłem przygotowany na to, że trzeba przemyśleć całą sytuację, nawet te najgorsze sytuacje, żeby w tym najgorszym przypadku ta firma nie upadła, żeby nie było kataklizmu jakiegoś. No i po pierwsze, najlepiej zakładać firmę z ludźmi, z którymi się już pracowało, bo wtedy się znamy, każdy wie, co robi, co potrafi, jak się wysila, jak nie. I to bardzo dużo pomaga, bo później nie ma takich niespodzianek. Druga sprawa to jest założyciele firmy, przede wszystkim, jeśli na przykład jest dwóch, na przykład ty i ja zakładamy firmę, powinniśmy zrobić umowę między sobą, umowa taka między nami. Kto będzie szefem firmy?
Nie umowa spółki, tylko umowa wspólników, tak? Tak, tak. Umowa spółki to jest legalne, osobnie. To jest coś innego. Czyli okej, okay, ty będziesz szefem, czyli jeśli będziesz szefem, no to będziesz miał ostateczną decyzję. Ty będziesz. Podejmowania ostatecznej decyzji. Jeśli będziemy mieli konflikt, to ponieważ ty jesteś szefem, a szefem tylko może być jedna osoba, nie dwie, no to ty podejmujesz decyzję. Ja muszę się z tym zgadzać. Jeśli ja tego nie chcę podpisać na początku, no to nie powinniśmy się zakładać firmy wspólnie, bo to wyjdzie za parę miesięcy ten problem. Gwarantuję, że będzie problem. Że będzie, poglądy będą inne. Że czasami będziemy się zgadzać, ale też będą sytuacje, gdzie ty i ja mamy odmienny pogląd na świat i widzimy, że ty uważasz, że trzeba zrobić to, a ja uważam, że to idzie, trzeba iść w ten sposób. No ale ponieważ zgodziliśmy się, że ty jesteś szefem, więc ty podejmujesz decyzję ostateczną. No i teraz jest problem, bo gdyby na przykład okazało się, że ty jako szef wiesz, nie przychodzisz do pracy, bo ci się nie chce. No i wtedy jest problem. No i wtedy w takim wypadku też w tej umowie trzeba to jakoś zapisać. Może trzeba mieć jakiegoś doradcę, który bezstronnie osądzi, że okej. Okay, rozjemcę, tak? Rozjemcę takie. Rozjemcę, który Janek, słuchaj, nie przychodzisz do pracy, nie było cię dwa dni w tygodniu przez ostatni miesiąc czasu. Tad ma rację, on pracuje, ty nie, więc według mnie nie powinieneś być szefem. Tak powinien być szef. Więc jeśli my w tej umowie uznamy, że będziemy stosować się do takiej rady, ty i ja, no to rozwiąże problem. Jeśli natomiast nie będzie tego, no to mamy sytuację patową i firma się wtedy rozpada. A do sądu? Nie ma sensu, tak? Nie. Bo to jest jeszcze bardziej kosztowne. Nie? To jest koszt, sądy trwają długo, strata, wiesz, 80% spraw, które są i podawane do sądu w Ameryce, spraw biznesowych, kończy się układem. Nie dochodzi, nie idzie do sądu. Znaczy sąd rozstrzyga tylko 20-25% spraw, bo to się nikomu nie opłaca. Zarabiają tylko adwokaci wtedy, obu stron. I to się ciągnie długo, to jest marnowanie życia. Raczej tego się nie robi. Teraz taka umowa powinna zawierać wiele innych rzeczy. Na przykład, jeśli ty odejdziesz, albo ja nie, mam dosyć tego, odchodzę. I odchodzę po 2 latach, no to w tej umowie powinno być zapisane, że ja mam 2/5 swoich udziałów, bo trzeba było 5 lat, żeby te wszystkie nabyć prawa, więc nabieram 2/5 i odchodzę sobie. Ale w międzyczasie też w tej umowie powinno być tak, że wartość intelektualna, czyli wszystkie wynalazki, sekrety, listy klientów, to jest własność firmy. Ja tego nie mogę wziąć ze sobą. To powinno być napisane. Ja nie mogę na przykład zatrudniać pracowników w firmie. No, pójdę sobie gdzie indziej i zacznę dzwonić do pracowników tej firmy, którą teraz ty prowadzisz i ja będę ci kradł tych pracowników. Tego nie można zrobić. To jest, co się od razu na tej umowie zapisujemy. O zakazie konkurowania, tak? Zakaz konkurowania. Nie możesz dzwonić do moich klientów. Nie możesz zabierać mi moich ludzi. Nie możesz nawet dzwonić do moich ludzi, znaczy nie moich, tylko do pracowników firmy i na przykład mówię, wiesz, ten Witkowicz to jest, wiesz, złodziej, oszukał mnie, nie możesz tego mówić. I teraz, dobra, no to można się zgodzić, ale teraz jak to forsować? No forsowanie jest kary umowne. Jeśli ty to zrobisz i jest na to dowód, no to ja nie jestem adwokatem w polskim, więc ja nie wiem i tutaj też nie jestem adwokatem, ale więc nie wiem jak to jest w Polsce, czy to można egzekwować taką umowę, ale według mnie, jeśli jest kara umowna, że na przykład jak ty dzwonisz, no to
idziemy do sądu, sąd od razu patrzy na tą umowę, w umowie pisze, że masz zapłacić 10 tysięcy złotych kary, no to płaci, panie Janku, pan płaci 10 tysięcy złotych kary, bo tak jest napisane, pan się tu podpisał i pan dzwonił do pracowników, tu jest dowód, że pan dzwonił, oczerniał firmę, czy nie oczerniał, obojętnie, ale dzwonił, bo nie powinieneś dzwonić, bo tak było w umowie, czyli próbujemy zabezpieczyć się przez różnego rodzaju machinacjami, żeby odchodząca osoba nie zatruła studni z tą wodą, bo ale też jeśli nie potrafimy się zgodzić na te warunki na samym początku, zanim założymy firmę, no to uważam, że nie powinniśmy zakładać firmy. Bo to na pewno wyjdzie. Jedna z tych spraw na pewno albo dwie wyjdą. Czyli innymi słowy, to, że ktoś jest oszukany, czy tam, prawda, odsunięty, stał się ofiarą wspólnika, to nie stał się ofiarą wspólnika, tylko swojej własnej beztroski albo głupoty. Tak, tak. Brak doświadczenia. Tak było w mojej pierwszej firmie. Jak napisałem w książce, że najpierw mojego partnera, znaczy wspólnika, Roda Nadzorca wyrzuciła, a później mnie. Bo jak firma zaczęła odnosić sukcesy, to zaczęło się kręcić koło nas kilku cwaniaków, a ja byłem zbyt naiwny, myślałem, że to dobrzy ludzie. No okazało się, że nie. No i oni namówili Radę Nadzorczą, wykorzystali moment, kiedy firma miała słaby moment swojego istnienia i wyrzucili mnie z mojej własnej firmy. Już później tego już zabezpieczyłem się odpowiednio, żeby tego nie można było zrobić, ale pierwszy raz no to był mój błąd. Niestety nie miałem dobrego doświadczenia i nikt mi nie doradził, że tak może być. Więc tak, to jest wina twoja, jeśli ciebie oszukali. Jest teraz taki problem, mianowicie relacji między zarządem firmy a inwestorami, takimi pasywnymi inwestorami, że z jednej strony no, jest problem pozyskania ich. Jak ty przedstawiasz, czy przedstawiałeś swoją firmę, jak przekonywałeś obcych ludzi, nieznających ciebie, że warto włożyć w ten produkt czy metodę swoje ciężko zarobione pieniądze? Wiesz, pierwszy raz w tej pierwszej firmie to musieliśmy właśnie przekonywać ludzi, nie mając żadnego dowodu, że my potrafimy, że nasz biznes się uda. Bo zakładaliśmy firmę technologiczną dotyczącą światłowodów. Mój partner był człowiekiem od marketingu i sprzedaży, ja byłem inżynierem i sprawy operacyjne. I ponieważ nie mieliśmy żadnego doświadczenia jako w startupach, poważni inwestorzy firmy Venture Capital nie chcieli z nami nawet rozmawiać. Bo dwóch takich wariatów przyszło młodych, co oni tam wiedzą. Wtedy to nie była moda na takich ludzi. Więc szukaliśmy właśnie inwestorów indywidualnych, takich aniołów biznesu. No i wpadliśmy na pomysł, że trzeba iść po kilku nieudanych próbach, trzeba iść do ludzi, którzy sami, do tych aniołów biznesu, którzy prowadzą firmy, własne firmy. I sprzedać siebie, czyli Richard i ja, my sprzedawaliśmy siebie, że jesteśmy zdolni, energiczni, że mamy pomysły, że już mamy osiągi. Wprawdzie nie zbudowaliśmy firmy, ale mamy listę, że zrobił to, że tam jakieś osiągi naukowe ja miałem, on z kolei miał osiągi marketingowe. Ważne, nieważne, ale to jednak była prawda, osiągi, więc przedstawiliśmy tym ludziom swój potencjał. Że młodzi, energiczni, inteligentni, mają jakiś tu pomysł, światłowody, nie wiem co to jest, szkło jakieś, te ludzie, nie wie, tam jeden, no, jeden inwestor miał fabryczkę, robił kartony, pudełka kartonowe. Inna kobieta miała trzy sklepy, gdzie robili, sprzedawała ceramikę, różne tam wazony, takie różne rzeczy.
Więc oni nie mają zielonego pojęcia o technologii. Nie wiedzieli, czy to ma przyszłość, czy nie ma przyszłości. Oni uwierzyli nam. Uwierzyli, że my mamy ten potencjał. I ja tak widzę dzisiaj, przez wiele, wiele lat doświadczenia i widziałem wiele, wiele takich startupów, ludzi, którzy szukają właśnie pieniędzy od aniołów biznesu, między innymi mnie, to ja zawsze sobie przypominam to, że ja właściwie nie inwestuję w pomysł człowieka, tylko inwestuję w człowieka. I to jest zasada, taka reguła właściwie dobrze znana w Stanach, że lepiej zainwestować w dobrych ludzi ze słabym pomysłem niż w świetny pomysł ze słabymi ludźmi. Więc że aniołowie biznesu, a jeśli chodziło w tym naszym przypadku, to byli ludzie, którzy sami kiedyś byli młodzi i zakładali te firmy własne, czy ten sklep, czy to fabrykę kartonów, czy tam jakieś, tam jeszcze jeden miał jakąś farmę, fabryczkę różnych chemikaliów, jakieś tam robił. Oni współczuli nam, oni się zidentyfikowali tym, że oni też kiedyś byli młodzi i zaczynali, im nie chciał nic dać, więc są w sytuacji, gdzie mogą nam pomóc. I tym chłopakom się, no warto pomóc, bo widać, że to są no, inteligentni, jak mówiłem, energiczni, mają jakieś tam doświadczenie, osiągi jakieś mają, mają wiedzę. No to wygląda, że to prawdopodobnie może z tego coś będzie. No i oni inwestowali wtedy małe pieniądze. No na te czasy to nie były takie małe, to było 12 tysięcy dolarów za 1% za 1% firmy. Później to za kilka lat te 11 czy tam 12 tysięcy było warte 170 tysięcy dolarów na giełdzie. Czyli oni zarobili bardzo dobrze na tym, ale równie dobrze mogli stracić te pieniądze, gdyby się nam nie udało, ale no, nam się udało. Czyli ja radzę młodym ludziom, że dostałem e-mail z zeszłego tygodnia z Polski. Gość pisze, że mam kilkadziesiąt pomysłów i chętnie z panem porozmawiam. No, a może byś tak wybrał jeden dobry pomysł i mi powiedział, dlaczego ten pomysł jest dobry i dlaczego ty akurat potrafisz z tego zbudować biznes. Bo ja nie inwestuję w pomysł. Ja chcę inwestować w coś, co będzie sukcesem. Ludzi, właśnie w ludzi. Dokładnie. I właściwie powiedziałbym, że 99% inwestycji, czy to od aniołów biznesu, czy od firm venture capital w Stanach, to są inwestycje w ludzi. Bo nie wiadomo, nikt nie jest w stanie, jak słyszę jakieś tam prezentacje jakiegoś startupu, czy to ma sens, czy nie. Nawet ludzie, którzy siedzą w technologii, nie wiedzą, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy będzie na to rynek, czy nie, czy to się uda zrobić, a może za dwa lata ten produkt zrobią, za dwa lata rynek się zmieni. Nie wiadomo. Dlatego jest ważne, żeby inwestować w ludzi, bo ci ludzie będą mieli rękę na pulsie cały czas. I jeśli będzie... Dostosowywali się do sytuacji. Dokładnie. Oni zmienią kierunek, zmienią produkt, zmienią... Co trzeba zmienić, to zmienią, żeby wyszedł z tego sukces. I w to się inwestuje. W takich ludzi. No dobrze, ale jak rozmawiasz z zawodowcami, no to oni nie mają czasu na analizę twojej postawy. Musisz im przedstawić już, jak ty sobie to wyobrażasz, to może inaczej, że musisz im przedstawić biznesplan. Jak ten biznesplan przygotować, żeby kupili, żeby ich przekonać. Bo przecież nie chodzi o to, żeby kogoś oszukać, prowadzić w błąd, tylko żeby właśnie uwypuklić swoje atuty. Wiesz, ja tu zainwestowałem w taką firmę w Dolinie Krzemowej, dwóch chłopaków założyło i oni szukają nowych inwestorów, dodatkowych inwestorów, bo trzeba im więcej pieniędzy. No i zrobili prezentację i w piątek mi pokazali tą prezentację. Ja mówię, że ta prezentacja jest do kosza. Siedziałem cały weekend i przygotowałem im inną prezentację. Taką, którą inwestor chce usłyszeć. A co było złego w tej? Możesz porównać? Okej, dobra. Więc oni opisywali produkt, opisywali funkcję, że ten produkt robi to i to i tym, ale co to znaczy?
Więc ja to przerobiłem na coś innego. Po pierwsze, jaki jest problem, który wy rozwiązujecie? Jaki to jest problem? Czy ten problem jest prawdziwy? Więc trzeba pokazać, że taki problem istnieje i że on jeszcze jest nierozwiązany. Albo jeśli są rozwiązania, to one są bardzo słabe, prymitywne, nie spełniają oczekiwań klienta. Czyli że jest tutaj problem. Po pierwsze, to trzeba od razu z góry, żeby to było jasne, powiedziane, nie pokazywać jakieś tam techniczne sprawy, tylko prosty język przedstawić inwestorowi, jaki to jest problem. W tym przypadku problemem było to, że sprzedawcy, którzy chcą sprzedawać produkty do dużych firm, nie mogą się dodzwonić, bo nikt telefon nie odbiera. Wysyłają e-maile, tych e-maili nikt nie czyta. No i to jest problem. Jak przedstawić swoją ofertę dużej firmie, czy średniej firmie, nawet małej firmie, jeśli nikt nie chce cię słuchać. Więc oni tu oni mają rozwiązanie. Więc okej, czyli mówię tak, tu jest problem, każdy opiszcie tak, żeby każdy to zrozumiał, czyli no ludzie, jak to opisałem w tej chwili, to na pewno rozumiesz, no jak nikt nie odpowiada na telefon, no to jak można coś sprzedać. Okej, no teraz, więc oni mają rozwiązanie. I co jest w tym rozwiązaniu unikalnego, że to zadziała, to rozwiązanie. Więc to trzeba opisać. Okay? To jest ta oferta, tak? To jest ta oferta, to rozwiązanie problemu. No i teraz trzeci punkt, jak będziecie na tym zarabiać? Skąd będą pieniądze? Czy to będzie sprzedawanie software'u, czy to będzie jakaś subskrypcja, czy będzie jakaś usługa, czy doradztwo? Jak będziecie zarabiać na firmę? I czwarty punkt to jest po prostu mniej więcej, okej, zakładamy, że będziemy sprzedawać to po takiej cenie, jest tylu klientów i tak dalej, wyliczymy, jaki może być potencjalny przychód tej firmy w ciągu następnego roku, za 2 lata, za 3 lata. To są tak zwane projekcje finansowe. Wiesz, każdy patrzy na to przez palce, inwestor, no bo to jest wróżenie z fusów, nikt nie wie, ale każdy patrzy na to też, czy założyciele firmy rozumieją, o co chodzi. Czy oni wyliczyli wszystkie koszty na przykład. Ja kiedyś doradzałem takiemu człowiekowi i później się rozłączyliśmy, bo był Niereformowalny. Niereformowalny, dziękuję. On napisał, że będzie za 8 lat, firma będzie miała miliard dolarów obrotów i to zrobi mając 5 sprzedawców. 5 sprzedawców. Ja mówię, słuchaj, może 500, może pomyślałem, że to trzeba by będzie mieć 500, może 200, ale nie 5. Czy nie zapomniałeś przypadkiem parę zer tutaj? O nie, on wierzy w to, a on jest technologiem, on nigdy nic w życiu nie sprzedał jeszcze i nie zna się na sprzedaży, ale od razu założył i on będzie szefem firmy, więc ja w taką osobę nie będę inwestował. To jest zupełnie zwariowane założenia, które według mnie nie są do zrealizowania, czyli te projekcje finansowe, inwestorzy patrzą na to po to, czy osoba, która je przygotowała, rozumie, jakie to są koszty, ile to trzeba pracy, ile trzeba ludzi, i żeby to wyliczyć mniej więcej dobrze. Każdy wie, że to jest wróżenie z fusów, ale przynajmniej zakładając, że osiągniesz takie wyniki, masz założenia co do kosztów, które są racjonalne, realistyczne, czyli i to są właśnie te pięć ważnych punktów, które trzeba przedstawić inwestorowi. Problem, rozwiązanie, dlaczego jest unikalne, na czym będziesz zarabiać, finanse, jeszcze zapomniałem, konkurencja. Jeśli nie ma rynku, jeśli jest rynek, to jest konkurencja. Konkurencja niekoniecznie robi to, co ty robisz albo planujesz robić, ale to może oferować jakieś zastępcze rozwiązania na przykład. Na przykład w tym przypadku te dotarcia e-maili i telefonów do klientów są firmy, które robią telemarketing.
oni na przykład zatrudnią w taką firmę, oni mają tam, nie wiem, w Filipinach 100 ludzi, którzy tam po angielsku dobrze mówią i dzwonią miliony razy do różnych rzeczy i za każdy kontakt płacisz im pieniądze. Czyli to jest konkurencja. To jest alternatywa, ale alternatywa jest konkurencja. Więc trzeba, żeby założyciel firmy też pokazał, że jest konkurencja i że ich rozwiązanie jest lepsze niż ta konkurencja. Tańsze, szybsze, łatwiejsze do użycia, czyli takie rzeczy. Czyli, że jesteś lepszy, bo jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, no to nie wygrasz, prawda? Musisz mieć coś, co zaskutkuje na rynku. Jesteś lepszy od konkurencji. Tak. Ale widzisz, tu jest problem taki, że większość, Polska jest krajem inżynierskim, inżynierów. W Polsce jest bardzo dużo inżynierów, bardzo dużo dobrze wykształconych ludzi i w informatyce, w robotyce, w różnych biochemii, naukach medycznych i tak dalej. Mówię o tych takich biomedycznych. I oni są skupieni na pomyśle. A ty cały czas mówisz teraz o sprawach, które są bliższe ekonomii i nawet psychologii niż technice. I oni się upierają. On ma pomysł i on wszystkim opowiada, jaką on tą metodą będzie pokonywał konkurentów, bo on używa XTB2, a oni XTB33, które już jest, prawda, niedobre. I przez to ani nie można się dogadać. I jeszcze mało tego, ci ludzie siedzą w wieżach z kości słoniowej. Oni są tak zadufani w swoją wiedzę, mają wiedzę, ale nie rozumieją tego, że ta wiedza musi być dopiero podporządkowana konsumentowi, czyli zwykłemu człowiekowi, który ją może potrzebować albo nie potrzebować. Jak to przezwyciężyć? Wiesz, to nie tylko w Polsce. Z zeszłego tygodnia skontaktował się ze mną człowiek, z którym nie rozmawiałem przez 50 lat. 50 lat temu, jak robiłem magistra, to w tym samym biurze, i do dziś wierzę, że to był najmądrzejszy człowiek, jakiegokolwiek w życiu spotkałem. Bardzo mądry. I on mnie odnalazł, no i zaczęliśmy rozmowę. No więc co robisz? No, on opowiadał jak swoją historię. On jest tam dyrektorem jakiegoś instytutu. Ta naukowego, ma pod sobą 15 naukowców, czyli doszedł do czegoś. Ale opowiadał mi, że 10 czy tam 15 lat temu założył firmę z kolegami i uznał, żeby zrobić jakieś tam specyficzne lasery nie pamiętam do czego. I zbudowali najlepszy na świecie laser. Mówi. Tylko, że nikt nie chciał kupić. Znaczy, mówi, myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że to trzeba go sprzedać. Firma splajtowała, mówi. Była dobra lekcja tego, że sam produkt, nawet najlepszy na świecie, się nie sprzeda. My myśleliśmy, że ludzie będą dzwonić i kupować. No i to są przecież, to był bardzo mądry człowiek, jest mądry człowiek, bardzo wykształcony, doktorat, a naprawdę światowej klasy człowiek i popełnił taki błąd. Więc i ja to widzę często, że tak naprawdę teraz doradzam takiej firmie jednej, sztucznej inteligencji robią i ciągle jest, jak z nimi rozmawiam, to tam jest dwie osoby, jeden taki geniusz i on ciągle ciągnie w stronę technologii, ciągle zacznie gadać o technologii, a ja z kolei mówię, no dobra, dobra, ale jak to zainstalować, żeby to było na przykład bardzo łatwe? No to mówi bardzo proste. Ja mówię, dla ciebie proste, bo ty jesteś geniusz, ale dla tego idioty jak ja, bo ja nie będę czytał instrukcji, nie będę patrzał jakiegoś tam YouTube'a. Jeśli ja to podłączę i nie będzie działać, to ja to wyrzucam. Ja nie mam cierpliwości na takie rzeczy. Czy ja mogę zainstalować twój system? On mówi, nie, musisz obejrzeć video. No mówię, no to jest źle. No jak to źle? No i mamy taką dyskusję i po prostu... To jest typowe myślenie inżyniera. To jest całkiem normalne, że dla nich to jest łatwe i dla nich to jest ważne, ale to nie znaczy, że ludzie kupują dlatego. Ktoś kupuje samochód nie dlatego, że ma ileś tam koni mechanicznych. Ja kupiłem niedawno samochód jesienią, nawet nie wiem, ile ma koni mechanicznych.
czy w ogóle tam jest silnik jakiś, bo nawet nie zaglądałem. Teraz już nawet są jakieś inne, te kilowaty, czy kilowaty. Tak. Samochód kupiłem, bo wygląda fajnie, komfortowo, jeździ dobrze. Żonie się podobał kolor, wszystko, więc wszystko jest, kupiliśmy samochód bez spraw technicznych. I bardzo dużo sprzedaży właśnie polega na tym, że to jest, jak mówiłeś, to jest psychologia, to jest przekonanie klienta, że twój produkt daje wartość, której dzisiaj ta osoba nie ma. Tłumaczenie, jak to działa, na przykład perfumy. Można sprzedawać perfumy kobietom i mówić, że tam są składniki takie i takie i takie i ten perfum jest lepszy, bo ma taki składnik, a tamten. To się nie sprzeda. Pokaż jakąś aktorkę, która używa tego perfumu i to wtedy to się sprzeda, te perfumy, prawda? Bo ludzie nie kupują perfumy dla składników, tylko kupują, że to zaspokaja jakąś potrzebę. I każdy produkt, czy to jest technologia, czy medycyna, czy kosmetyka, czy nawet nieruchomości, ludzie kupują na zaspokojenie jakichś potrzeb. I żeby to sprzedać, trzeba to potrzeby wyczuć i przedstawić swój produkt właśnie w ramach tych potrzeb, żeby klient zrozumiał, o, jak ja to kupię, no to mi rozwiąże ten problem i ten zaoszczędzi mi pieniądze, moje życie będzie łatwiejsze, będę miał mniej problemów, może nawet dostanę promocję, jeśli kupię, bo jeśli to wszystko będzie fajnie działać. To motywuje ludzi do kupienia. A to, że tam jakaś technologia z tym siedzi, to jest takie ważne, ale to jest drugorzędne. To w związku z tym, a propos, inwestujesz w Bitcoina? Nie. No właśnie, ale większość ludzi, którzy chcą przekonać na przykład mnie, żebym zainwestował w Bitcoina, to mi tłumaczy, jak to jest ten blockchain, jak działa i tak dalej. Ja wiem, jak działa. To właśnie jest ten błąd, nie? Ja wiem, jak działa. No właśnie, ale... wiesz, jak działa i mimo to nie inwestujesz, bo tych dobrych stron się nie widzi, ani się ich nawet nie uwypukla. No pewnie może teraz, jak są utrudnienia dla oligarchów, jakbyś był oligarchą, to by było dobre, rosyjskim jeszcze. To tak. Wtedy byłoby dobrze mieć, mieć Bitcoina. Ja nie jestem oligarchą. No to dobrze. No przynajmniej dobrze, nie dobrze, że nie jesteś, tylko że nie jesteś rosyjskim oligarchą, bo im teraz dobrze nie jest. Słuchaj, w zasadzie to ja bym na tym, w tym momencie się zatrzymał, dlatego że jest cała nowa sfera, którą chciałbym w następnym nagraniu poruszyć. Mianowicie to, że venture capital ma teraz czy ci, którzy się specjalizują w finansowaniu, w inwestowaniu w firmy, w finansowaniu początkujących firm, mają poważnego konkurenta, jakim jest nowa właśnie technologia blockchain i te wszystkie crowdfunding, czy inne metody pozyskiwania kapitału, na przykład tokenizacja. I może to tylko bym zwrócił uwagę Państwa, naszych słuchaczy, widzów, żebyście się Państwo pytali, co Was będzie interesowało, co by Was interesowało, może byście też sugerowali jakieś takie tematy, bo naprawdę będzie tak, że trzeba będzie zmienić zawód. Zrobimy osobną audycję kiedyś może na ten, może tak byś się też włączył w to, jakie zawody teraz będą no niejako poszukiwane, bo nie wszyscy mogą być biznesmenami, nawet nie wszyscy chcą być biznesmenami. Chcą być, mieć dobrą pracę, być spełnionymi, dobrze zarabiać, ale nie będąc właścicielem. Jest jeszcze jeden temat, który nie wiem, czy to by interesowało ludzi, bo nawet jeśli nie zakładasz własnego biznesu i gdzieś pracujesz w firmie, jesteś na przykład menadżerem, to musisz zatrudniać ludzi. I z mego doświadczenia, z tego, co ja widzę już przez ostatnie tam 10 lat, ludzie nie wiedzą, jak się przesłuchuje kandydata. Nikt nie wie, jak się, ani Amerykanie, ani Polacy. No naprawdę są tacy naiwni. Nie wiedzą, jakie pytania zadawać. Nie wiedzą, jakie odpowiedzi są dobre, jakie są złe. I nie wiem, czy to by interesowało, bo ja przesłuchałem ponad 1000 różnych kandydatów przez te
tam x lat, które prowadziłem biznesy, więc mam pewny zestaw pytań, nieduży, który może kiedyś przy okazji kiedyś warto omówić i dlaczego na przykład ja zadaję takie pytania i jakie ich, i co znaczą odpowiedzi różnych, ludzie odpowiadają na różne sposoby i co to znaczy, jak ktoś odpowie w ten sposób, co to znaczy, co, dla mnie. Reakcja może być. Dobrze, to jest ten temat jest bardzo ważny. Ja kiedyś się właśnie szukałem kiedyś na internecie pytań, jakie zadają CEO, prezesi wielkich firm w poszukiwaniu jakiegoś kandydata. I nie znalazłem, dwa tylko takie małe jakieś tam opracowania znalazłem. Natomiast jest tysiące opracowań, jak odpowiadać na pytanie, żeby cię ten CEO kupił. Tak. I to jest takie troszkę moim zdaniem niepokojące, nie? Że się ludzie uczą, jak sprostać pytaniom, to znaczy może ci CEO nie wiedzą. To jest trudno wyczuć w rozmowie krótkiej albo z ankiety, czy ktoś jest wart zainteresowania, czy nie. To są rzeczy bardzo trudne, a przy okazji jak się ktoś dowie, czego CEO szukają, to może będzie mu się też łatwiej do tego przystosować. To ja ci dziękuję bardzo za dzisiejsze nagranie, za dzisiejszy odcinek i Państwu też dziękuję. Przypominam, że naszym sponsorem jest Mennica Mazowia. Cena złota w tej chwili troszeczkę zjechała, no bo wszyscy oczekują, że będzie Fed walczył z inflacją, ale ja mam dla Państwa dobrą nowinę, że nie będzie walczył, bo nie ma takiej możliwości. W związku z tym złoto jest, cieszy się, powinno się cieszyć wzięciem. I drugie, przypominam, że jesteśmy promotorem książek dla dzieci, dla młodzieży, książek przedsiębiorczych, właśnie takich, które będą już układały ten mózg tak, żeby można się było łatwiej dogadywać, to o czym mówi Tad Witkowicz. Także dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Tad i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia.